Dobra, słuchajcie, dzisiaj jest wielki dzień, bo dzisiaj wyjeżdżają dziewczyny. Jedziemy na szkolenie z Clintarą. Kiedyś wam, nie wiem, nie jestem pewna właśnie, czy na YouTubie o tym wspominałam, ale miało być w ogóle to wszystko w lipcu, ale dzięki Bogu, że wyszło teraz, bo jest cieplutko i tak dalej, więc razem ze mną przygotujecie pojemniki dla Mercedes i przy okazji dowiecie się, co ona je. No i później wam wszystko dzisiaj będzie jakby pierwszy dzień. Tu już mamy wszystko spakowane. To jest Aloes Mercedes na rano, bo ona dostaje w dzień. Tu są pojemniki. Stawiłyśmy tak, żeby to się, wiecie, nie zaparzyło tam w samochodzie. Już wszystko mamy w sumie popakowane, pochowane. Kantary wzięłam, kawecany wzięłam, ląże, wszystko. Tutaj mam przygotowane kantary na wyjazd i pan z transportu ma być około 12. 12.40, 13, coś takiego, co nie? Ja już idę z kluseczką, bo plan działania jest taki, że prawie wszystko już spakowałyśmy. Tak jak wam pokazywałam, pudełka są przygotowane. Teraz biorę Kelly, zaplotę jej warkocza na grzywie. Ogon już ma związany, bo wczoraj miała myty. Co tam jeszcze? Tak chcę wam wszystko powiedzieć. Tak myślę, czy o niczym nie zapomniałam. Później wezmę Mercedesa. Mercedesowi teraz mama poda mesz, tylko tak wcześniej, żeby to nie było tak, wiecie, totalnie przed podróżą. I co tam dalej? Nie wiem, strasznie się cieszę, bo tak wiecie, ja to z moimi końmi, nie? To jest tak jak mówiłam, tam będziemy, wiecie, ten... Jezus, aż mi się język plącze. Przed, pokaż się, jak wyglądasz. No nie jest najgorzej. Obraz ogon. Kucyk przed. Teraz. A teraz też już ma spa, bo słuchajcie, nie możemy się wyrobić, bo za późno się... Merka! Za późno się za to zabrałam. Tu już macie kucyka prawie gotowego. Te warkocze mi strasznie długo zeszły. Patrzcie, jaki ma ogon w ogóle, bo je rozpuściłam. Ale ja go zaraz znowu związuję. Pokaż Kali ten ogon. Jaki ładny. Wczoraj był myty. No, więc my się teraz śpieszymy, bo za, nie wiem ile, 20 minut, tak powinien być transport. Więc... Nie, za 15, znaczy on był za 15 pierwszy jakoś tam. No, to coś takiego. Dobra, ona zrobiła. Mercedes też zrobimy lewa warkocz na ogonie. Właśnie jestem z Kelly na głównej drodze. Tutaj jest droga. Nagrywam to krzywo. W trakcie transportu musiałam wysiąść z Kelly, bo Kelly cały czas skakała na drążek, a jechałam razem z nią, bo chciałam ich pilnować i... Cały czas dostawała dęba i w ogóle podaliśmy jej środki uspokajające, które nie działają na nią po prostu nic. I chyba złamała mi rękę, bo stanęła kilka razy dęba i się prawie zawiesiła na drążku, a że ja ją chciałam pilnować. Pan Hubert tam powolutku co chwilę nas sprawdzał i chyba mam złamaną rękę. Wiecie, z ręką jest coraz gorzej. Jesteśmy tutaj... Pan tutaj, bo my stanęłyśmy pod jakąś bramą, ja sobie weszłam do niego na ogrodzenie i ten pan podjechał do mnie i czekajcie, i jesteśmy w skali teraz na łące tutaj obok jego domu, powiedział, że garaż jest otwarty i dom też, że mogę sobie wejść i tak dalej, więc bardzo miły pan. Wiecie, jakby ona by mi nic nie zrobiła z tą ręką i pan mnie uprzedzał. Mama mi przerwała nagrywanie, więc teraz wam nagram i pan jest bardzo miły i wiecie, jakby pan mnie ostrzegał, bo ja jechałam na własną odpowiedzialność z komi w przyczepie. Nie powinnam, no on mógłby mieć też przez to problemy i tak dalej, ale ja coś czułam, że może być nie tak i jakbym ja tam nie jechała, to ja nie wiem, jakby im się coś stało. Więc ja wolę być poszkodowana, bo... Ona by mi w rękę nic nie zrobiła, gdybym ja się nie podstawiła i jej nie przytrzymała, ale gdybym ja jej nie przytrzymała, ona by się zawiesiła na drążku i wpadła pod brzuch Mercedes i w ogóle, znaczy pod Mercedes, no pod Mercedes i pod ten drążek i nie wiem, nie daj Boże, Jezus. To miał być miły wyjazd i tak to, jakby ja nie wiedziałam, że ona się będzie tak zachowywać, tym bardziej, że dostała leki uspokajające i wszystko, dałyśmy jej, bo, znaczy bo ten pan miał, bo ja nie wiedziałam, że tak będzie. Na początku to Merka kopała i w ogóle...
nie ruszy to ręką. Nie wiem, mam nadzieję, że ona jest tylko bardzo, bardzo, bardzo mocno ubita, a że nie jest jakaś złamana, ale szczerze to wątpię. Kelly, uspokój się. Ale szczerze w to wątpię, bo dostałam w nią dwa razy i... Mam taki ogromny mętlik w głowie i mam straszne wyrzuty sumienia, że jakby od początku nie powiedziałam, że żeby jechały osobno, bo wiecie, to była taka przyczepa półtorej, co nie? I jakby ja się na tym nie znam i pan mi mówił, że nie, że bez problemu dwa duże konie przynosił i ja widziałam, że one mają mało miejsca, ale nie wiem, ja mówiłam, ale dopiero jak wyjechaliśmy tutaj, wiecie, ze stajni na główną drogę, to powiedziałam, że stop, bo ona przez każdym zakręcie, wiecie, szalała i stawała dęba i tak to ona by skoczyła i by się zawiesiła. I jeszcze... Wiecie, zamiast na szkolenie pojechałybyśmy. Ja po prostu chcę, żeby one bezpiecznie dotarły i teraz nie wiem, czy się po prostu z nią wracać, z tą Kelly, tylko że wiecie, to się miała jechać i tak dalej i z tą Kelly i ja nie wiem, bo ona sobie teraz położyła się jakby nigdy nic, je sobie trawkę i jest mi tak strasznie przykro, że Mercedes mi ufa. A ja pozwoliłam na taki stres dla niej, żeby się tak stresowała i jakby wiecie, i stałam z nią tam, ale to ja ją wprowadzałam. I... Wiecie, nie wiem, kurde. Chodź tu. Jakby nie wiem, co mam robić, bo... To miała być przyjemność, to miało być coś fajnego i wiadomo, że one nie jeżdżą na co dzień przyczepą, więc to byłby, o mój Boże, jakiś tam stres dla nich. O Jezus. Nie chcę, żeby każdy tam w tej stajni widział, że kurde ryczałam. Nie chcę, żeby tak było. Nie wiem, jestem wściekła na siebie. Nam w ogóle dziewczyny miał wieść totalnie ktoś inny, co nie? Ale... Ale... Wiecie, sprawdzony i tak dalej, jest porządna, duża przyczepa i wiecie, i przewozi już kucyka i tak dalej, tylko że no nie ma tej osoby, nie, teraz i nie było jak i szukałam kogoś do transportu, no i był ten pan i tak sobie myślę, że no nie wiedziałam. Wiem, mam takie ogromne wyrzuty sumienia, że jakby no, to ja powinnam, nie? I nie wiem, muszę jechać na pogotowie, bo nie dam rady. Tylko najpierw chcę mieć pewność, że moje dziewczyny dotarły bezpiecznie do stajni, że sobie stoją i jedzą na przykład sianko i tak dalej, chociaż Kelly ma wywalone. I dopiero wtedy pojadę z mamą, bo ona... Oh my gosh! To miał być taki super dzień. Mam update od mamy, co z Mercedes, tylko że ja jej tak ufam, że nie ufam. No ponoć jest bardzo grzeczna i nic się nie dzieje. Ale wiecie, że to jest moje dzieciątko i ja już jestem po prostu osrana. Czy... Nie wiem, mam takie wyrzuty sumienia. Ja nie wiem, jak ja się jej popatrzę jej w twarz. Jezu, ja mam wyrzuty sumienia, że mój koń stresuje się przyczepą, a ludzie potrafią bić i tak, nie wiem, głodzić i cokolwiek robić koniom. Jak wy to robicie? Nie dałabym rady psychicznie, za słaba jestem na to. Czekajcie. Tylko, że jest taki problem, że stoją w korku i myślałam sobie, że... Bo jest nie dam rady, to są ręką. Przepraszam. Już mówię. Bo jest po 14. I myślałam, że wiecie, że przez to są, jakby jest problem, bo że są korki. Ale uwaga, przyjechał prezydent. Dzięki prezydencie, dzięki Dudo, mój koń przez ciebie się stresuje jeszcze bardziej. A ja tutaj zaraz spadnę na zawał. A Kelly, spocona, szczęśliwa, siedzi sobie je. Zaraz się z nią chyba tam pójdę, wiecie, tam dalej przejść na spacer jakiś, bo...
ale ja nie wiem, jak dłużej wytrzymam tą ręką, nie wiem, czy dam radę zawieźć kucyka, ale nie wiem, boję się ją, wiecie, zostawić tak ten, tym bardziej, że pewnie ja będę musiała jechać z tym panem, bo ja nie mam prawka. Jakbyś, o, kiedyś by dostałam pytanie, czy mam prawko. Nie, nie mam prawka. Tak to ja bym pojechała z autem naszym za przyczepą, a mama pojechała z tym panem, bo ja nie chcę na to patrzeć. Ja się boję, że ona będzie wydziwiać i ja wiem o tym, że ja tego pana będę stresować dodatkowo, bo... Uff, nie wiem, boję się strasznie, jak to będzie wyglądać i mam taki mętlik w głowie, czy ją brać, czy ją nie brać i no nie wiem, ponoć powinna być spokojniejsza, będzie miała więcej miejsca, to bierzemy jej chyba lepszy kanter, bo pan się bał też o ten kanter, ale też nie chcę jej tak, wiecie, przywiązywać, żeby wiecie, to nie było stresujące i jak żyć, nie wiem. Już zaczyna mi puchnąć cała, tu mnie dotąd, nie mam jak wam pokazać, też mi ciężko, dotąd mnie boli, palcami ruszę. Aha, tyle, bo mnie boli. Obkręcić jej nie obkręcę, więc super będzie wyglądał mój kurs, nie? Ale dzięki Bogu mam Mercedes, więc może z jedną ręką dam radę. Nałykam się. A, nie dotykaj mi ręki. Nałykam się leków przeciwbólowych, żeby wiecie. I wiecie, co jest najgorsze? I ona sobie teraz je trawkę i jakby... Nigdy nic. I wiecie, Merka by jechała spokojnie, bo Merka jest grzeczna w transporcie, tylko ona przez tą Kali też tak zaczęła się stresować. A Kali nic, jakby ona tu przyszła, zaczęła się trawkę, położyła się jakby... Nie wiem, jak tu jest ktoś mądry, to może mi coś powiedzieć, ale wiecie, naprawdę mądry, a nie. Hała. Wiecie, ona ma złe przeżycia. Ona, Kali... Nie wiem, jak ułożyć tę rękę, bo mi tak boli. Wiecie, Kali, jak ja ją kupiłam, to do niej się nie dało podejść, trzeba było ją łapać. Ona, wiecie, coś, na przykład ja powiedziałam tak, co nie, a kucyk mi się zrywał z kantara, co nie. Jakby wiecie, tu jak przyjechała przez 3 lata, nikt na niej nie robił. Wiecie, ja myślałam, żeby może odnaleźć, czy to akurat żaden problem, bo ta babka cały czas sprzedaje kucyki, tę panią, co Kali wcześniej u niej jakby... Ta, co ją sprowadziła z Holandii, co nie? Bo Kali jest z Holandii, jakby ktoś nie wiedział. Ta, co ją sprowadziła z Holandii, żeby jej zapytać, może jak się u niej zachowywała, albo co tam się działo, a może wie, co się działo w Holandii, czy u niej było tak samo i tak dalej, o co chodzi, bo... Ja już mam, słuchajcie, pustkę w głowie. Ja już mam naprawdę pustkę. A to nie chodzi o to, żeby, wiecie, kicyk... Bo ona jest dla mnie niebezpieczna, ona jest niebezpieczna dla innych i ona jest przekochana, ona przyjdzie, ona da ci buziaczka, ale na przykład jak robienie kopyt, czy to jak teraz taki wyjazd, no... Ona się nie spisuje. I wiecie, ona wejdzie do przyczepy i w ogóle i wszystko i super i zrelaksowana, ruszamy. Najgorzej jest u niej z przywiązywaniem, zauważyłam, tak tutaj w przyczepie. Czekajcie, bo dostaję jakieś wiadomości. Pięknie. Dobra, mamy update. A, już się nagrywa. Mamy update. Jesteśmy na bardzo znanej wam drodze. Czekajcie. O tam. Zawsze tutaj przeważnie zaczynam nagrywanie vlogów. Jesteśmy z Kali i Tosią, bo moja mama przyjechała. No Mercedes niestety została sama, na co jestem bardzo, bardzo zła, ale już nie będę tutaj mówić brzydkich rzeczy. Jest zestresowana, ale mam nadzieję, że mi to wybaczy, chociaż ogromne wyrzuty mam. Więc teraz idziemy na nogach, bo chciał po mnie przyjechać pracownik przyczepą, ale powiedziałam, że nie. Bardzo mu podziękowałam. Później przyjechał do mnie sprawdzić, czy jest wszystko w porządku ze mną i czy aby na pewno nie zmienia zdania, ale nie chcę jej za bardzo stresować, więc jakby Kali zostaje, no będzie miała przechadzkę. Może spuści emocje trochę, ale wiecie, ja nie jestem na nią zła, bo jakby to pokazuje jakby jeszcze bardziej, jakie ona musiała mieć jakieś tam przeżycia czy coś. Ja to wcześniej wam już mówiłam, zagadałam z nimi, więc... Cały vlog to będzie zapłakana Kasia. A może mam nagrać ze szpitala. Będzie tak fajnie. Ej, przynajmniej będzie taki tytuł clickbaitowy, nie? Można by było. Kucyk zabił się, prawie, zabił się w przyczepie. Wylądowałam w szpitalu. Nie, wiecie co wam powiem? Tak jak już wam mówiłam wcześniej, nadal jestem bardzo zła na tego przewoźnika. Nie jestem zła na przewoźnika. Jestem zła na siebie, że nie powiedziałam w porę słowa nie. Jakby wiecie, no my jechałyśmy autem ile? Z 15 minut, no nawet nie. Znaczy na autem to się jedzie szybko. Na nogach to się ten, tak, jakby... Ale no szkoda, że musiał dojść do takiej sytuacji, a nie innej. Jest mi głupio, ale no. Idziemy z kucykiem. Kucyk co? Ja myślę, że kucyk ma wywalone. No nie, ja nie myślę, że ona ma wywalone, tylko ona ma wywalone. Siedzi sobie, skubie trawkę, jak coś ludzie tu ją głaskali.
Jesteśmy już w stajence, doszłyśmy bezpiecznie. Fajnie było. Jakiś gość chciał nam posadzić dziecko na Kelly, ale z Tosią zareagowałyśmy bardzo szybko, że nie, 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 nie ma opcji. Co, Kropek, tęskniłeś za mamą? Mama już jest, ale pewnie teraz będzie pijać i w ogóle. Jak co? Jest, ona jest... I nie będziemy razem. Kelly ma wywalone. I no, nie będziemy. No tak? Teraz będziesz z Mercedesem. Akurat, widzisz, może ona ci jest przeznaczona. Przecież nie pamiętasz, Tosia? No tak, ja mówiłaś, się koleguje dla ciebie. Tak, ona się, Tosia się ze mną koleguje dla Mercedes. Oj, Kelly, teraz no jesteś co? To sławna i w ogóle, no to wiesz. No co? To następny plus. Kelutku. Dobra, my już jedziemy do Mercedesa. Ale dziwnie wygląda w kamerze, motku. Ale miałam ładny zamysł makijażu, proszę pochwalić. Tak, miałaś ładny. Nie, jego zepsuła Kelly. Ale ładnie wygląda, nie? Jakiś słodki, no. No wiem, no bo nie jest taki zaczepny. Dobra, let's go. Nie, bo jest słodszy na świecie. Ja nie mam jak cię pogłaskać. Jezu, jak piszczam. Boże, jaki on lepiej reaguje niż mój pies własny. No tak. Jejku. Taki gonią. No tak. Grosik. Boże, mamy iść do Mercedesa. Dobra, chodźcie. Dobra, idziemy. Przyjedziemy do szpitala, chodźcie. Inga. Co jest? Pomerka, zachowuj się dziekusko. Ona się grzeje. Jezu, Pomerka. No nie zniszcz tego. Tylko żeby były grzeczne. Mercedes. Matko Boska. Jak my cię tu zostawimy? Chodź tu. Dziekusko, chodź do mamy. Chodź tu. No tu jedno, no, rozwalimy ci ogon. Stój, ogon ci chcę rozwalić. Merka. Stój. Merka, stój. Dawaj ogon. No czekaj. Nie, ona się grzeje. Gumka poszła, tylko co? A to dobra, zostawimy ją w i się rozplączę. Jaka słodka. Jest jak z tym ogonem. Konik. Patko Boska, jak się przestraszyłam. Kamerka. Ona jest psychiczna. Jak ten ją zaakceptuje, to... A jak ma na imię? Zagończyk. Zagończyk? Aha, zagończyk. Ej, dobra, ładnie. Dobra, lecimy się, bo on będzie bronił Arienę. A tam jest. Tam. Mary! Mama tu jest! Ej! Ła. Ojej, ona przybiegła do mnie! Jezu, jak słodko! A to kucyk był, Tosia! Ona broni mamy! Ona... Jezu, ty bronisz mamy? Chodź do mnie. Cześć! Mała krówko, jutro mama przyjedzie. No, ale on nie podchodzi nawet do ciebie. Mama żyje! Już idę! No patrz, jaka słodka idzie za tobą! Mary, ale mama do domu idzie! Mama jutro przyjedzie, raniutko! Sama... Tu jest jakieś coś? A. Nie! Kiedy sprzedajemy kel? To Mercedes. Jest która? 22 już chyba. Po 22 jakby, szczerze mówiąc, nie chce mi się robić ładnego tła, ani niczego, po prostu może usiądę w kuchni, jak na Instagramie i wam opowiem, jak wyglądał dzisiaj pierwszy dzień przewozu koni, gdzie tego przewozu nawet wam nie pokazałam, więc po tym jak zaprowadziłyśmy Kelly, pojechałyśmy do Mercedes zostawić tam Tosię, żeby siedziała z Mercedes. Sorki, jak widzicie, a jestem już zmęczona, już jest jakby padnięta, wiecie, emocje opadły i wszystko. Jak widzieliście, Mercedes puściłyśmy w ogóle do stada, bo wiecie, miała stać z Kelly, a teraz będzie musiała sama, więc dzisiaj noc spędza ze stadem, jest bardzo grzeczna i w ogóle mega kochana. Ja też jestem, wiecie, od razu spokojniejsza, po prostu jest mi lżej, że ona jest tam z końmi i tak dalej. Bo ja już miałam takie, spać z koniem? Spać?
Po jak Tosia została z Mercedes, bo zostawiłyśmy ją tam w stajni, żeby ją, wiecie, pilnowała i tak dalej, bo to obce stado i wszystko, i zrobiłyśmy to tak nagle, o, idź do stada, nie? Wyjdź stąd, Flo. Flo, wyjdź stąd, to wiecie, to Tosia tam została, żeby ją pilnować. My pojechałyśmy z mamą na pogotowie. Na pogotowie, powiem wam, że strasznie szybko zeszło, jak na pogotowie, ile tam siedziałyśmy, godzinę, może trochę ponad niż godzinę. Zrobili mi zdjęcie i mam rękę w... Czekajcie, bo tu w ogóle mam uwiąz Mercedes, mam rękę. Taką mam szynę, mi zrobiły panie. I co? Mam szynę, ręka złamana nie jest, więc jakby super, ale później już widziałam, znaczy widziałam po niej, jakby boli mnie okropnie, palcami nie ruszę. Ból jest po prostu... Oh. Jestem już tak zmęczona tym, strasznie mnie boli, jakby wiecie, nawet tak delikatnie, nie wiecie, tak nawet opuszkiem, no po prostu nie dotknę tej ręki, nie ma szans. Panie kminiły, czy coś w nadgarstku nie jest, wiecie, pęknięte, czy coś tutaj na dłoni, bo coś tam oglądały i wiecie, jedna drugą wołała, nie była pewna, no i mam skierowanie na pilne tam, wiecie, do tego, do chirurga i tak dalej, nie? Boże, do chirurga, nie wiem, wiecie co, ja już mogę źle mówić, bo jestem już jakby po tym, widzicie? Po wizycie na pogotowiu, jak dowiedziałam się, że wiecie, ta ręka nie jest ani złamana, ani nic i ja mogę nią ruszać, opadło mi wszystko, tylko jest mi tak strasznie przykro, bo no nie wezmę udziału w jakby w szkoleniu. No chyba, że nie, chyba, że będę musiała zapłacić, wiecie, nie za wolnego słuchacza, tylko za szkolenie, to wtedy wezmę, jakoś nie wiem jak, ale no nie, no gadałam tam z lekarką i tak dalej, no ona miał mi już tam trochę dość, bo ja wiecie, takie, no ale jak, no biorę konia, nie? A ona takie do mnie, że przecież ja nie mogę ani ruszać tą ręką, ani nic, że mam, nie wiecie, nie kręcić nią, nie wyginać i tak dalej, bo zrobię gorzej, co nie? Takie, tak, dokładnie zrobię. Tak się posłucham. Ja się nigdy nie słucham, więc... Ale słuchajcie, zobaczymy, jakby nie wiem, czy będę po prostu w stanie cokolwiek zrobić z Mercedes. Tym bardziej jest mi też głupio ze względu na Tosię, żeby wiecie, nie brała jakiegoś obcego konia, tak to Tosia po prostu weźmie Merkę. No ale tak mi zależało na tym, tak mi okropnie na tym zależało. I za każdym razem coś. Jest mi strasznie przykro, więc no to macie taki, no miał być fajny vlog. Cieszyłam się jak nie wiem, że sobie puszczę dziewczyny na hali i wszystko, nie, jakby jarałam się tym okropnie, a wyszło tak, że siedziałam na pogotowiu, a i Kelly wracam. Po prostu dobra, słuchajcie, idę spać, ten filmik, nie wiem, zobaczymy co będzie jutro. No, to do jutra.